skąd to się wszystko wzięło. No bo to nie wzięło się nagle znikąd, prawda? I ten rozdział mi się zrobił 200 stron i w końcu z niego odłożyłem go i wyjdzie jako oddzielna książka po wakacjach, prawda? Natomiast tak, żeby skracając i złapać byka za rogi, to jakby wszystko się wzięło z jednego, nie? Że jak, jest takie podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać. Co jest podstawowym celem Kościoła? I na to pytanie zawsze w historii odpowiadano w ten sam i jeden sposób. Zbawienie dusz. Natomiast teraz się tak nie odpowiada. Teraz wszyscy odpowiadają, znaczy wszyscy. Gdzieś kapłani, bo mamy na pewno bardzo dużo dobrych kapłanów, tylko oni się często ze mną kontaktują, to się okazuje, że z reguły oni są, znaczy nie z reguły, w 100% oni są w małych wioskach, w małych parafiach, takich do 1000 osób. Natomiast ci, których słychać i widać gdzieś tam w mediach i ci biskupi, których widać i słychać w mediach, to oni mówią, celem Kościoła jest ewangelizacja. No i teraz pytanie, dlaczego? Bo to jest jakby trochę bez sensu z katolickiego punktu widzenia. Natomiast odpowiedź jest taka, że oni się tak dalece sprotestantyzowali, że myślą po protestancku. A myślenie protestanckie jest takie, że no człowiek nie może nic, bo jest tak głęboko skażony grzechem. Bóg robi wszystko, prawda, i On zbawia, On daje łaskę i człowiek nie grzeszy, nie daje łaski, człowiek grzeszy. I protestanci mówią, że wystarczy powiedzieć, Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i wtedy Bóg cię zbawi. No to jeżeli tak, no to ewangelizacja to polega na tym, że się wciąga kogoś w obszar Kościoła, czyli on mówi, Chrystus jest moim Zbawicielem i utrzymuje się go w tym obszarze Kościoła. I teraz takie myślenie, takie działanie powoduje, że pojawia się PR, prawda? To znaczy jak najbardziej zachęcić, żeby przyszedł i jak najbardziej zachęcić, żeby został, czyli nie straszyć, nie denerwować, nie wchodzić, nie mówić, że coś źle zrobił wierny, bo się obrazi i sobie pójdzie. No i tutaj świetnym przykładem jest ta wielka impreza, czy wielki show arcybiskupa Rysia w Łodzi jesienią zeszłego roku. Wielki reset to się nazywało, prawda? 4 godziny trwało dla młodzieży. Ja to obejrzałem całe te 4 godziny. No i po 2 godzinach mniej więcej arcybiskup Ryś wyszedł na estradę i powiedział, pewnie was zaskoczę, ale wam powiem, że to jest msza święta. Prawda? Oni tam tańczyli, śpiewali, pili, jedli kanapki, flirtowali, różne były śpiewy, tańce i tego. No i to jest msza święta, odsłonięto wielki stół, tam były kielichy i rozdawano Najświętszy Sakrament, a później wrócili do zabawy i skończyło się wspólnym tańcem dookoła stadionu. I teraz temu wszystko jest podporządkowane, prawda? Czyli znowu, jeżeli się pytano kiedyś, jak to... Jak katolik, czy chrześcijanin nawet szerzej, jak on się odróżnia od innych ludzi, no to odpowiedź mogła być jedna, powiedzmy, no to w odniesieniu tylko do katolika. Katolik to jest ktoś, kto kocha Pana Boga. No bo oni teraz mówią w kółko, Bóg nas kocha, Bóg cię kocha. Tylko, że Bóg kocha wszystkich ludzi. Bóg kocha i islamistów, i buddystów, i grzeszników, i Hitlera, i Stalina, prawda? Bo wszyscy są jakby dziećmi bożymi, prawda? Znaczy, jak dziecko nasze jest złe, no to nie przestajemy go kochać. Natomiast stajemy się katolikami, kiedy my kochamy Pana Boga, prawda? I kiedyś było tak zawsze w tradycji, że była taka medytacja wokół pieśni nad pieśniami, prawda? Tam jest oblubieniec i oblubienica, dziewczyna i chłopak tęsknią za sobą, kochają się, dziewczyna mówi, jestem chora z miłości,
nie mogę bez oblubieńca przeżyć ani chwili, szuka go po nocy, napadają ją, biją, masakrują, a ona dalej szuka ukochanego, prawda? I oblubieniec to Chrystus, oblubienica to Kościół, to my. I jeszcze tam występują dwa chóry i medytacja miała doprowadzić do stwierdzenia, czy ja jestem oblubienica, czy ja należę do tych chórów, co stoją z boku. No i, a teraz, znaczy protestantyzm to zagubił, w protestantyzmie nie ma miłości do Boga. I zauważmy, że znakiem miłości do Boga jest takie zakochanie się Bogu, że się Mu w całości człowiek oddaje. Czyli jak jeden z księży napisał, że ja się odniosłem w tej książce do tego, że prawdziwy chrześcijanin to jest ktoś, kto poświęca się służbie bliźniego, kieruje się miłością bliźniego. Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nie jest prawdziwy chrześcijanin. No to ja zacytowałem, to można znaleźć przecież i dziś na stronach poszczególnych diecezji. W Polsce jest dużo pustelników, prawda, którzy oddają życie tylko Panu Bogu, zamykają się. To mieszkałem kiedyś na Wolinie w takim domu rekolekcyjnym i akurat wysoko na ostatnim piętrze. I tam na końcu tego terenu była pustelnia i tam była pustelniczka, był taki mały domek otoczony wysokim murem, ale ja widziałem z tego swojego pokoju, jak ona wychodziła, prawda, tam do tego swojego ogródka. Bo tak to ona nie widzi ludzi, jej nie widzą ludzi, poświęca się Bogu. Zakony, szczególnie kontemplacyjne, ale nie tylko kontemplacyjne, prawda, to są miejsca, gdzie idzie ktoś zakochany w Panu Bogu. Znalazłem bardzo dużo ładnych cytatów, szczególnie ze świętego Maksymiliana Maria Kolbe, prawda, o tym zakochaniu w Bogu i ten. Więc tutaj tego zakochania nie ma, tylko że zauważmy, jeżeli nie mówi się o miłości do Boga, jeżeli nie ma tej miłości do Boga, no to nie ma powołań. Nie ma powołań do zakonów, ale nie ma powołań i do kapłaństwa. I przecież teraz te powołania w Polsce lecą w dół, w niektórych diecezjach jest zero, prawda? W niektórych diecezjach jest jeden, dwa. No i teraz tak, jeżeli najważniejsza jest ewangelizacja i utrzymanie w Kościele, no to ważny jest ten PR. Jeżeli ważny jest PR, no to stwierdzenie, że Bóg nas karze, jest bez sensu, bo ono denerwuje, przestrasza, prawda? To nie jest dobre z punktu widzenia PR-u, prawda? I nawet są takie dyskusje w prasie katolickiej, że nie powinno się mówić dzieciom i w ogóle się nie powinno mówić tej prawdy wiary. No jest taka prawda wiary, Bóg jest sprawiedliwy, za dobre wynagradza, za złe karze. Ale to jest kara. I w mediach kościelnych się pojawiają takie świadectwa, że ktoś odszedł z kościoła, nie był 20 lat, bo się przestraszył tej kary, bo się zestresował, bo się źle czuł i nie trzeba o tym mówić, nie ma żadnej kary, tak naprawdę dopiero gdzieś po śmierci, no ale po śmierci to też nie jest kara, bo człowiek sam siebie karze grzesząc, a Bóg by go przygarnął do serca, ale jakby no, po prostu jest taki tym grzechem skaleczony, ale to nie jest wina Pana Boga. Prawda? No i teraz, jeżeli tak, jeżeli Bóg nie każe, znaczy zauważmy jedną rzecz, że i ja o tym napisałem, że jeżeli porównamy ojca i ojczyma, no to ojciec zawsze każe, prawda? Bo ojciec kocha swoje dziecko i stara się je wykierować na człowieka, stara się je ochronić, prawda? Ja pamiętam, jak moich trzech synów zaczynało, no to szliśmy chodnikiem blisko, taka uliczka, ale osiedlowa, prawda, i tam samochody szybko jeździły i dzieciak wybiegał na jezdnię. No to natychmiast była kara, prawda, bo ja chciałem, żeby mi dziecko przeżyło, a nie co ja pogłaszczę je po głowie. Kiedyś opowiadałem o tej karze na takim spotkaniu o wychowaniu katolickim i no i mówię tak, no proszę Państwa, co byście zrobili, gdybyś wasze dziecko dwuletnie, idziecie na spacer z tym dzieckiem, odchodzicie 2 kilometry od domu, jest minus 20 stopni i dziecko ściąga czapeczkę i nie chce sobie założyć.
no to przecież jeżeli nie zastosujecie jakiejś ostrej kary, no to dziecko dostanie zapalenia płuc, odmrozi sobie uszy i tak dalej. I później przyszła po spotkaniu do mnie matka i mówi, no ja mam właśnie taki problem. Ja mówię, no i co pani robi? A ona mówi, no nie mogę przecież ukarać dziecka, trzymam za rączkę i biegnę do domu, nie? No i czasami się przeziębia, prawda? I tak, dobry ojciec karze, dobra matka karze, nauczyciel w szkole karze, choćby przez to, że daje złe stopnie, prawda? Pracodawca karze, panią Izę karze, nie? I no wszędzie kierowcy są karani za przekroczenie prędkości, prawda, i tak dalej, tak. A Bóg nie każe, Bóg nie każe, nie ma czegoś takiego. No i teraz pojawia się taki problem, który nie był problemem w przeszłości. No bo tak, wiemy, że Bóg jest wszechmocny i Bóg sprawuje opatrzność nad światem. Czyli nic nie dzieje się bez woli Bożej. I ta wola Boża się pojawia w trojaki sposób, jako działanie bezpośrednie, to się nazywa działanie Boże, prawda? Czyli my to znamy jako cud, że Bóg ingeruje w porządek naturalny, tylko niekoniecznie musimy to widzieć, prawda? Dlatego, że no, ktoś idzie pod domem z rusztowaniami, leci cegła mu na głowę i Pan Bóg podejmuje decyzję, zmienia lot tej cegły. I ona upada koło nas i my mówimy, no dobrze, że na mnie nie spadła. Nie wiemy, że to Bóg zadziałał, że gdyby ona normalnie leciała, to by nas uderzyła w głowę. To jest działanie Boże. Jest coś takiego, co się nazywa rządy Boże, czyli widzimy, że działa jakaś przyczyna naturalna i mówimy, no to działała przyczyna naturalna, tylko że tą przyczynę naturalną wywołała powiedzmy inna przyczyna naturalna, a tą inną przyczyną naturalną jakby popchnął Bóg. Czyli działa pośrednio, także my nie widzimy jego działania. No i wreszcie ostatnie, Bóg jest wszechmocny, czyli jeżeli coś się dzieje, to się dzieje tylko dlatego, że On na to zgodę wyraża. To znaczy nie, jest coś, mógłby zaingerować, a nie ingeruje. To jest dopust Boży. My możemy tego nie rozumieć, prawda? Bo ja sam poznałem wielu ludzi, którzy odeszli od kościoła, odeszli od wiary, to ksiądz Jochemczyk ma takiego wiernego, który powiedział, że może przyjść do niego do domu, ale jako Jochemczyk, a nie jako ksiądz, bo on księdza nie przyjmie, bo jego żona umierała na raka i on błagał Boga, żeby ją uzdrowił, a Bóg jej nie uzdrowił i była taką dobrym człowiekiem, a tak w takich męczarniach umarła, prawda? Znaczy, tu jest kwestia zaufania Bogu, czy no, przyjęcia woli Bożej po prostu, prawda? Jeżeli tak będziemy myśleć, a inaczej nie możemy myśleć, no to wychodzi, że jest kara, prawda? Bo tak jak był ten ksiądz na początku pandemii, który we Wrocławiu powiedział o koronawirusie, to jest kara i od razu go zawiesili, prawda? Nie pozwolili mu mówić, no bo w takim razie Bóg by zrobił coś, co jest złe, bolesne, prawda? Znaczy, to też jest bez sensu, prawda? No bo jak rodzic karze dziecko, no to kara to jest coś, co ma negatywny wymiar, tylko że znaczy dziecko odczuwa to jako no, coś negatywnego, prawda? Nie zdaje sobie sprawy. Myśmy mieli to takie skojarzenie, myśmy mieli na uczelni księdza, który uczył nas niemieckiego i wszyscy go kochaliśmy, bo on był taki słodki, taki miły, nie karał nas, niczego od nas nie wymagał, na egzaminach przymykał oko, a później wszyscy go kleli, prawda, bo nikt nie znał tego niemieckiego, nie? Znaczy, z angielskiego. Angielskiego nas nauczyli, a niemieckiego nie. Czyli tu pojawia się w polskim kościele przez to walkę z tą karą, pojawia się zanegowanie wszechmocy Bożej. Zanegowanie tego, że Bóg wszystko może i to prowadzi do panteizmu, że oni mówili porządek natury, porządek łaski, to są inne porządki, tutaj Bóg nie ma nic do rzeczy, do koronawirusa, prawda, tu musimy sami, niech tak jak wielu biskupów
wydało takie dokumenty, że nie wolno wam chodzić do kościoła, bo kto idzie do kościoła, ten łamie przykazanie miłości bliźniego, bo może kogoś zarazić albo siebie zarazić. No, znaczy to przy okazji wyszło jakby, że coś materialnego jest ważniejsze niż porządek zbawienia. Prawda? I z tego wychodzą jakby kolejne dalsze rzeczy, znaczy kwestia miłosierdzia. Prawda? To święty Maksymilian Maria Kolbe mówi, że Bóg z miłosierdzia zsyła nam cierpienia. Nawet Jan Paweł II w swojej encyklice o miłosierdziu, no to punktem wyjścia czyni przypowieść o synu marnotrawnym, prawda? Że on doznał miłosierdzia, tylko że Jan Paweł II tłumaczy to, co jest jakby oczywiste, prawda? Że doznał miłosierdzia od ojca, bo po pierwsze wrócił do niego, po drugie żałował i zaprzestał swoich tych złych działań. Po trzecie, otworzył się na sprawiedliwość ojca. Był pewny, że ojciec go ukaże, że będzie wśród sług i tak dalej. Ojciec tego nie zrobił, ale no i teraz zaczął być z ojcem i żyć według zasad ojca. Prawda? I on doznał miłosierdzia. Miłosierdzie nie jest za darmo. Trzeba spełnić masę warunków, żeby to miłosierdzie doznać, a już nie mówiąc o tym, że ono się pojawia tylko do śmierci. Po śmierci nie ma miłosierdzia, po śmierci jest już tylko sprawiedliwość. No i, a tu miłosierdzie jest prezentowane zupełnie inaczej. Prawda? Jakby nie mówi się, już nawet nie drukuje się w niektórych książeczkach, że przecież są uczynki miłosierne co do duszy i miłosierne co do ciała i te co do duszy są ważniejsze, a pierwszy uczynek miłosierny co do duszy to jest grzesznika upomnieć. Jestem miłosierny, upominam grzesznika, bo jestem miłosierny, to znaczy chcę dobra tego drugiego człowieka, prawda? A największe jego dobro to jest dobro moralne, to jest zbawienie, prawda? Czyli ja o niego walczę, jak go upominam, prawda? No to tego już się, o tym się już nie mówi, prawda? Bo to znowu, to miłosierdzie się przedstawia po protestancku, że no Pan Bóg po prostu jednemu daje, drugiemu nie daje, no można prosić, to może da, ale tu ze strony człowieka nic nie jest potrzebne i nie mówi się o jednym i o tym nawet Jan Paweł II nie mówił, co ciekawe, że przecież, jeżeli ktoś jest synem marnotrawnym, w sensie odszedł od Boga, od Kościoła i gdzieś tam sobie szaleje w świecie, to jeżeli zacznie sobie tak kombinować, no teraz wino, kobiety, śpiew i kradzież i jestem młody, to ja poczekam do 60 i jak będę miał 60, to wrócę do Boga. Wtedy już mnie to nie będzie bawić. No to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i tu żadnego miłosierdzia na pewno nie będzie, prawda? To jest najstraszliwszy możliwy grzech, jaki można popełnić, więc o tym jakby się nie mówi, to miłosierdzie się fałszuje, prawda? Rozmywa. No i tu jeszcze, bo ja w sumie 9 tych grzechów wyróżniłem głównych, chociaż ich jest oczywiście więcej, ale to tylko zasygnalizuję jeszcze 2, prawda? To znaczy to nagłe zniknięcie wody święconej. Woda święcona jest bardzo ważna, prawda? Jest bardzo ważnym sakramentalium. Nie tylko chroni przed szatanem, ale i gładzi grzechy przecież, grzechy te, które nie są ciężkie. I jeszcze ma dużo innych skutków, prawda? I przecież jakby no, jeżeli były te wskazania epidemiologiczne, no to można było zrobić tak, ja robiłem na ten temat programy i później ludzie realizowali, dzwonili do mnie, że oni realizowali to, co ja zaproponowałem, prawda? Że dozowniki do wody święconej, szczególnie elektroniczne, takie, że się rękę podstawia i to kapie, prawda? I ludzie ze zdumieniem dzwonili, że przyszli do proboszcza z dozownikiem i mówią, kupiliśmy księdzu proboszczowi dozownik, a on mówi, nie, po co? I bronił się rękami, nogami i różne argumenty, no ale jak go przycisnęła większa grupa, no dobra, zostawcie ten dozownik, prawda? Nie chciał, prawda? To,
To jest dowód na to, że jak głęboko zaszła ta protestantyzacja, bo to protestanci odrzucili wszystkie sakramentalia, łącznie z wodą święconą. Dla nich wody święconej nie ma. Prawda? Ona nie działa. No i ostatnia rzecz oczywiście, którą warto tylko zasygnalizować, komunia święta na rękę, prawda? Przerażająca rzecz. No i tu widać protestanckie myślenie, już nie będę się w szczegóły zgłębiał, tylko tak, zobaczmy, że Kalwini biorą na rękę, bo dla nich to jest tylko chleb. No to chleba się nie wkłada jeden człowiek drugiemu człowiekowi do ust, tylko się podaje z ręki do ręki. Natomiast u luteran oni wierzą w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, tylko że tam nie ma kapłaństwa, bo oni odrzucili kapłaństwo. Czyli pastor może podać, czy ktokolwiek może podać niekonsekrowaną hostię wiernemu i wierny w momencie, kiedy bierze do ręki i sobie udziela tej komunii, to on aktem swojej wiary dokonuje przeistoczenia. Taka jest ich wiara. Żadnego przeistoczenia nie dokonuje, ale taka jest ich wiara. Czyli wierny w luteranizmie sam sobie udziela komunii, bo on jest kapłanem, on dokonuje konsekracji tej komunii. No to jeżeli jest taka walka, znaczy byli kapłani, ja nawet z nazwiska palcem pokazywałem w programach, między innymi księdza Wyszyńskiego, znaczy tak się nazywał, młody, z Olsztyna, który wprost powiedział wiernym, i byli na to świadkowie, że nie dam wam do ust, bo się boję. Bo się boję. No i tutaj jest oddzielny, wielki temat, który był, już nie będę o nim mówił, żeby więcej czasu nie zabierać, który jest rozdziałem pierwszym, czyli kapłaństwo, że to kapłaństwo zostało zagubione. Prawda? Kapłan jest alter Christus i on jest powołany do pójścia drogą Chrystusa, drogą cierpienia, więc co on się boi? Podczas wielkich epidemii kapłani szli do chorych na dżumę i umierali jak muchy, chociaż wcale nie tak dużo, jakby mogło wychodzić z jakiejś logiki naturalnej, ale w każdym razie nie zatrzymywali się, nie bali się, prawda? Bo byli kapłanami, prawda? No to tyle. Macie coś do picia? Wodę? Wodę, ciepłą. Strzejmij to. Jakieś refleksje Państwa? Pytania? Teraz był Pan. Wykształcenie techniczne rzutuje jednak na mój sposób myślenia. Dla mnie różnica pomiędzy protestantyzmem, a nazwijmy to rzymskimi katolikami, jest prosta i oczywista do zilustrowania. Jak się chce zobaczyć Indian w Ameryce Północnej, to trzeba sobie pojechać do rezerwatu, bo to zakładali protestanci. Ale tam, gdzie byli środkowa i południowa, chce zobaczyć Indian, to iść na ulicę, chodzą po ulicach. I to jest najprostsza ilustracja. No, ale to jest tylko jedna z różnic, prawda? Ale najprostsza do zilustrowania. Pani miała. Oczywiście, że tak. Pani miała. To było takie banalne. Zapytałam, czego się bał, czy koronawirusa, czy biskupów. Nie, biskupów się nie bał, bo biskupi go poparli. Okazało się, że ksiądz Wyszyński to ulubieniec biskupa ordynariusza. Ale bał się dać do ust. Nie dlatego, że biskup mu zakazywał. Nie. Biskup nie zakazywał, bo w wielu diecezjach, no, znaczy nie mógł nawet za bardzo zakazać, prawda, bo jednak obowiązuje dalej prawo kanoniczne, które mówi, że nie wolno odmówić. No, absolutnie nie wolno odmówić, to jest przestępstwo. To wiedzą Państwo, udało nam się wykończyć w ten sposób biskupa Kiernikowskiego, znaczy wykończyć, bo kobieta do mnie zadzwoniła i mówi, że proboszcz nie chce jej dawać do ust. No to ja mówię, idzie pani do biskupa. No to ona poszła do biskupa Kiernikowskiego i mówi, proboszcz nie chce dawać do ust.
No to Piernikowski mówi, no dobrze, to ja się zajmę tą sprawą, no tego, no i poszła zadowolona, poszła do swojego kościoła, a proboszcz mówi, pismo przyszło od biskupa i na całą diecezję, że nie wolno dawać do ust. Nie? Tak zrobił. No to ona do mnie zadzwoniła już i mówi, co ja mam zrobić. Ja mówię, pójdzie pani do biskupa i pokażę mu pismo, podyktowałem jej pismo, że pójdzie do kongregacji sakramentów, że ksiądz biskup łamie prawo kościelne. Nie? No i ona poszła z tym pismem do Piernikowskiego i Piernikowski następnego dnia wydał pismo, że należy udzielać komunii tak, jak życzy sobie wierny, do ust nie wolno odmawiać. Nie? A we Włoszech chyba był zachęcony. Tak, znaczy nie w Niemczech też, ale to jest problem inny, nie? Związany z Franciszkiem, związany z tym, tylko że jednak w dalszym ciągu kongregacje funkcjonują i prawo funkcjonuje, ono gdzieś tam jest blokowane, bo w Niemczech to jest prawda, co pani mówi. Natomiast Piernikowski miał dodatkowo to, że on przecież został usunięty z diecezji siedleckiej ze względu na skargi wiernych, które poszły do Watykanu, więc teraz przenieśli go i tak, że mu dali tam w tym, zapomniałem nazwę tego miasta, przed Jelenią Górą. No jak się nazywa? No. Tam, gdzie była największa ta skupienie rosyjskich wojsk. Legnica. Legnicka. No. To gdyby tam poszły skargi, no to on się bał tego. Natomiast to jest problem, co pani mówi, bo to jest problem taki, że jest schizma w Kościele, prawda? To znaczy jedni się słuchają Kościoła, a drudzy się nie słuchają. To znaczy gdyby kongregacja zareagowała na Polskę, to by się posłuchali, natomiast na Niemcy nie. Natomiast we Włoszech przecież to było tak, że biskupi się zbuntowali i powiedzieli, że oni nie będą słuchać tego, co mówi premier, bo oni decydują, co się dzieje w Kościołach. I wtedy Franciszek powiedział, słuchajcie, premiera, prawda? I biskup ordynariusz księdza Jochemczyka, jak dalej działał tak, jak powinien działać, no to Franciszek mu dał koadiutora, czyli tak jakby zastępcę, a później go przesłał na wcześniejszą emeryturę 7 lat wcześniej. Nie, no tak, ale to też to pokazuje, że porządek, no był taki ksiądz w Lublinie, który w trakcie odprawiania mszy świętej i to chyba po Ewangelii, odebrał telefon i powiedział do wiernych, odebrałem ten telefon, bo to z sanepidu, sanepid mnie zawiadomił, że mam koronawirusa, przerywam mszę świętą i poszedł, nie? Kiedy nie wolno przerwać po Ewangelii, nie wolno już przerwać mszy świętej, trzeba ją dokończyć. Nie? I ja znam taką opowieść z Polki, która była na robotach w Niemczech, zapraszamy, która była na robotach w Niemczech i puścili ją na mszę świętą, Polaków puścili i to było w tym, nalot dywanowy. To było w Dreźnie. Mamy encyklopedię chodzącą. W Dreźnie było i to był akurat ten nalot dywanowy. I syreny się odezwały w połowie mszy świętej i ksiądz, niemiecki ksiądz powiedział, kto chce, idźcie do schronu. Ja nie mogę. Ja muszę skończyć mszę świętą. I Niemcy wszyscy pobiegli do schronów, a Polacy zostali w kościele. Ci co byli tam na robotach. I wszystkie te schrony, wszyscy zginęli. Nie? A ci Polacy w tym kościele, z tym księdzem nawet jedna cegła nie odpadła od ściany. Nie? To było też takie, no... A tutaj nagle w Polsce były dwa takie wypadki, że przerwano mszę w połowie. Bo drugi był związany z tymi czarownicami, prawda, które weszły i zakłóciły i ksiądz powiedział, nie będę kontynuował mszy,
Czujcie się, jakbyście byli na mszy niedzielnej, w pełnej, idźcie do domu. Kiedy powinien czekać? Powinien, znaczy, bo mszę można przerwać, prawda, z jakiegoś powodu. Ale to też jest czas ograniczony. Prawda?